Aby zmienić kierunek rolety, należy wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy jednocześnie przyciski góra i dół na pilocie. Roleta wykona krótki ruch góra-dół, a napęd wyda sygnał dźwiękowy. Zmiana kierunku pracy napędu tą metodą możliwa jest jedynie przed zaprogramowaniem położeń krańcowych. Kierunek rolety można również zmienić, wciskając i przytrzymując przez 6 sekund przycisk na główce silnika. Potwierdzeniem operacji będą 3 krótkie ruchy góra-dół rolety oraz 3 sygnały dźwiękowe napędu.